55, 58 czy coś tam takiego. No i barierki, słuchajcie, barierki tam są, za barierkami trzech takich młodych byczków, słuchajcie, w sumie każdy, no nie wiem, czy razem mieli może 60 lat, także tam po 20 kilka. No i takie to dzisiaj czasy, słuchajcie. Młodzi, ja nie mówię wszyscy, ci, którzy po prostu pracują bądź uczą się, no to robicie świetnie, młodzi ludzie. Naprawdę w dzisiejszych czasach to jest coś, ale jest dużo takich, którzy po prostu robić nie będą, bo im się nie chce. Zresztą tych starszych to też, bo pod sklepem tego widzę, chłopaków dużo. Ale nie o to chodzi. O, liście tu mam od tego, do deszczyny. Muszę je też wygrabić i na kompost rzucić. Bo to jest świetna ziemia kompostowa, z tego potem wychodzi. Znakomity nawóz. Będzie dobrze. Będzie dobrze, pewnie, że tak. No, drewutnie trzeba uskutecznić. To już wam mówiłem, ale chodzi mi ona po głowie ciągle. Trzeba gdzieś miejsce jakieś wyczaić. Tam gdzieś ktoś jeździ pod lasem też ciągnikiem. No robią ludzie i bardzo fajnie. Jak to pewien Ferdynand mówi, bo jedne są co robią, a inne co nie robią. O! Aha, słuchajcie, bo jeszcze jest taka kwestia, konkurs, nie? Na 1000 subskrypcji. Ja tam napisałem już na Facebooku, że taki konkurs organizuję. Oczywiście to będzie, no, dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Mam nadzieję, że dla was tak samo. I to nie tylko dlatego, że będzie konkurs, no, tylko że, słuchajcie, nie jest to taki kanał, który po prostu powstał i nagle zniknął, tylko że się rozwija dzięki wam właśnie, moim widzom. Także bardzo się cieszę z tego powodu. No i co? Będą nagrody oczywiście. Mam, słuchajcie, pomysły takie, żeby to nie był taki konkurs, że po prostu rozlosuję nagrody tak, jak to wcześniej bywało w tych konkursach, które organizowałem, ale żeby to było przy okazji kilka takich zagadek. No i przy odpowiedziach na przykład na jakieś tam zagadki, wtedy powiedzmy są te nagrody. Planuję zrobić to, myślę, że to wszystko się uda i w tym kierunku będzie wszystko szło, żeby nagród było dla 10 osób. Nagrody to będą takie, słuchajcie, gadżety, ale nie takie w sensie tam breloczek czy coś, tylko to będą takie, powiedzmy, nie wiem, lampy, słuchajcie, światełka odblaskowe i to oryginalne z epoki lata. Może tam jeszcze mam, nie wiem, 60, 70, 80, coś tam po prostu z takich rzeczy postaram się dla was znaleźć. Także jak ktoś tam ma
jakieś sprzęty, chciałby sobie je uzupełnić, no to myślę, że będzie świetna okazja, bo często po prostu takich rzeczy już dzisiaj nie da się kupić, bo ich po prostu nie ma, a jeżeli pojawiają się na aukcjach różnych czy portalach takich sprzedażowych, no to one już tam mają swoje ceny, ale to będzie właśnie taki konkurs z takimi nagrodami. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Co jeszcze? Słuchajcie, no planuję oprócz tych lamp od blasków i tak dalej zakupić jakieś filtry, słuchajcie, powietrza, filtry oleju, takie, żebyście mogli sobie przy swoich maszynach, traktorach coś tam porobić, powymieniać, jak będziecie chcieli. No nie wiem co tam jeszcze, ale może coś fajnego. No słuchajcie, jeżeli to ma być dla 10 osób, no to będzie 10 nagród, wiadomo. Może jakąś książkę na przykład znajdę, albo uda mi się gdzieś zdobyć, zobaczymy. Także takie fajne rzeczy planuję zrobić. O, tu wrosło trochę, słuchajcie, ale to nic. O, bo to tylko kawałeczek jest takiego czegoś. Resztę się załatwi w piecu. To jeśli chodzi o nagrody. Mam do Was prośbę na przykład taką. Na przykład taką, ale bzdury powiedziałem znowu. No bo skupiam się na robocie. Mam do Was taką prośbę, żebyście w miarę swoich możliwości na przykład wymyślili, jaki byście chcieli konkurs, co miałoby się w nim zawrzeć, czy to miałby być konkurs na przykład na odpowiedzi na jakieś pytania, czy, a nie wiem co, no nic mi do głowy w tej chwili nie przychodzi, ale żeby po prostu jakaś forma tego konkursu była, że w momencie, kiedy na przykład ktoś tam coś tam, no to wtedy coś tam. O, rozumiecie mi, o co chodzi. Czyli powiedzmy, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba zaśpiewać piosenkę. Nie, ale... Sam się śmieję, głupoty gadam. Ale żeby powiedzmy w jakimś stylu to zrobić, tylko właśnie w jakim. Co to miałoby być, powiedzmy, w tym konkursie zawarte. To takie mam właśnie do Was pytanie, żebyście mi pomogli. Jaką formę tego konkursu byście widzieli najlepiej, najbardziej? I co byście chcieli, żeby w nim było? Nie wiem, jaka będzie nagroda główna, ale może będzie też fajna. Nie wiem, zobaczymy. Tymczasem druga rundka. O, i jedziemy. No, także
jakiś tam konkurs, jakaś tam forma. Zobaczymy, co sami wymyślicie, bo mówię, jestem ciekawy, a jeżeli nie, nie będzie żadnych propozycji, zrobię to jakoś. Także słuchajcie, no 1000 subów. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo ja nigdy po prostu nie patrzyłem na takie rzeczy, czy też nie wiem, jakby to nazwać, statystyki, czy powiedzmy nie rozmawiałem tak, żeby mieć pojęcie jakieś o tym. Ale słuchajcie, udało mi się je zdobyć. Mówię z lekkim wyprzedzeniem, ponieważ na dzisiaj mam 941. Także udało mi się je zdobyć, słuchajcie, od kiedy ja prowadzę ten kanał? Chyba koniec maja, nie? Jakoś tak. No to powiedzmy, ile mamy? Teraz jest 5, 6, no pół roku w sumie można powiedzieć. Czy pół roku to jest dużo, żeby zdobyć taką ilość subskrypcji? Nie wiem. Możecie mi podpowiedzieć, jak to wy zdobywacie. Ewentualnie ci, którzy oglądają, mogą się na przykład też wypowiedzieć. Bardzo by było fajnie, gdybyście powiedzieli, w jakim czasie inni zdobywają taką ilość. No bo to jest takie po prostu dla mnie no miłe, fajne. Wiem, że to, co robię, po prostu podoba się. Mi się oczywiście to też podoba, także wszyscy są zadowoleni. Będzie pan zadowolony, tak, oczywiście. No, dobra, to chyba na tyle na dzisiaj takiego filmiku. Pewnie jak to będziecie oglądali, to ja już będę w robocie, właściwie to na pewno. Będę za granicą, ale tam po pracy mam dostęp do internetu, więc możecie śmiało pisać. Filmiki ustawiam na 5 rano, więc ktoś przed pracą może sobie też, czy przed szkołą, obejrzeć jak chce. No i co? No i tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!